Siemanko wszystkim, witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a to 9 odcinek z Farming Simulator 22, w którym kontynuujemy dzieło stania się od zera do milionera, można powiedzieć, ale tak serio, kontynuujemy dzieło z poprzedniego odcinka, gdzie no miał być to jeden odcinek, w którym stanę się tym milionerem, tak już wyglądało, natomiast jest to tak czasochłonne, że po prostu podzieliłem to na kilka odcinków, bo jest tego zbyt sporo. Zresztą sami zobaczcie, w poprzednim odcinku robiliśmy tylko i wyłącznie wycinkę drzewa. Ja jeszcze poza odcinkiem też porobiłem. Zobaczcie, ile drzew już jest powycinanych. Gdzie by nie spojrzeć, tak ogromny raz, nawet leżą, słuchajcie, drzewa na ulicy porozwalane. No będzie trzeba to posprzątać, słuchajcie, Yuken bałaganiarz. O, co tu się stanęło, widzowie, no naprawdę, o, nawet znak stop ktoś tutaj, ktoś kurczę przetrącił. Kto to mógł być, widzowie, jak myślicie? Napiszcie w komentarzach, kto ten znak mógł przetrącić. Ja tam nic nie wiem, nie widziałem. No, także będziemy musieli za chwileczkę, moi drodzy, to troszeczkę już ogarnąć. Plan na dzisiaj jest taki, że załadujemy, pobawimy się z załadunkiem, już żeby wywozić to do tartaku i będziemy liczyli, ile tak naprawdę, no ile wyjdzie tych naczep z tym wszystkim. Natomiast, moi drodzy, mam jeszcze pewien pomysł tutaj. Najpierw sobie może wsiądę. Czasem sobie pomogę, aczkolwiek nie zawsze, bo ja wam powiem szczerze, lubię tą ładowarką się bawić, tym bardziej, że nią można po kilka nabierać naraz, także jest spoko. I teraz tak. O, niech będzie, że pozycja. Niestety jedynki nie mogę włączyć, bo spauzuje nagranie, także aż tak dobrze nie jest, ale moi drodzy, chcę zrobić pewien test, bo to działa. Znaczy, powiem wam tak, pierwszy raz jestem zadowolony z czegoś, tak? To znaczy, jeśli chodzi o obsługę tych maszyn, które mam, jestem mega zadowolony, więc nawet aż tak nie chcę iść na łatwiznę, zresztą znacie mnie, wiecie, że jestem ambitny. Nie bez powodu tu wsiadam, bo chcę coś wam, widzowie, za chwileczkę pokazać, chcę coś przetestować. Natomiast no jestem ambitną osobą i też nie chcę tak autoloadem się tutaj wspierać, no bo to, moi drodzy, takie trochę bym powiedział chamskie. Natomiast wracając właśnie do tej wycinarki, wyżynarki drzew, nie no, wycinarka, ścinarka to się chyba nazywa, wyżynarka to jest do mebli. Moi drodzy, odkryłem przede wszystkim dwie rzeczy, które chyba raczej już wywrotek nie zaliczam. Znaczy, pewnie się może zdarzyć, natomiast ograniczyłem wywrotki, a powody były dwa, widzowie. Pierwszy powód, dlaczego się wywracałem, to oczywiście było, jak jednak faktycznie ta maszyna stała nierówno, to no to się po prostu wywracała. Druga rzecz, dosyć myślę ciekawa, jest też taka, teraz czy ona stoi równo? Stoi. Chodzi o to, żeby stała prosto, a nie była skręcona. Druga rzecz, moi drodzy, jest taka, no myślę, że jest chyba GTS. Zobaczmy. Druga rzecz jest taka, którą odkryłem. Nikt mnie tego nie uczy, no sam się uczę, widzowie, na własnych błędach i to jest najlepsze. Że jak już zetniemy jedno drzewo, to podnosimy, teraz akurat spieprzyłem, bo kurczę, teraz nie zrobimy za dobrze. Chciałem, a naczepę przestawimy. Chciałem inaczej to zrobić. Dobra, nie wyjdzie ten plan. Chciałem przy ciężarówce od razu ścinać to drewno, no ale to nie wyjdzie w tym konkretnym momencie, bo jak widzicie, trochę się źle za to zabrałem. Natomiast opcja właśnie druga jest taka, że jeżeli no teraz trochę widzicie, no nie za bardzo, natomiast jest taka opcja, jeżeli, no może uda mi się chociaż te bele tam, jeżeli podnosimy tutaj tutaj dźwignię od ścinania drzew, tak? Jeżeli ją podnosimy w trakcie ścinania, czyli to drzewo nie haczy o te bele, bo prawdopodobnie wywalało mnie dlatego, że ścinane drzewo haczyło o bele drzewa, które już było ścięte i gdzieś tam leżało na ziemi. Jeżeli podniesiemy tą dźwignię do góry, to raczej nie powinno być takich sytuacji, czy raczej ich nie ma.
Także to taka ciekawostka, którą odkryłem. Widzicie, lubię ciekawostki, widzowie, odkrywać. Na błędach się człowiek całe życie uczy. Zobaczymy tutaj. Jeszcze widzicie, parę drzew chcę ściąć. Kurczę, no muszę. Nie byłbym sobą, nie? Gdybym czegoś nie ściął. Oj, nie tak. No dobrze. Nie, coś nie jest dobrze, bo nie chcę ciąć. Może troszeczkę wyżej jednak. No, za nisko. Oj. Zobaczcie, chodzi mi o to, że jeżeli już pierwsze się zetnie, ono sobie leży, ja podnoszę i potem iksikiem i jakby, no wiadomo, te siłą rzeczy te bele tną się w górze, spadają na tamte bele, które leżą i się nie blokuje. No teraz coś tam się przyblokowało akurat, ale generalnie nie blokuje się do takiego stopnia, żeby mi tą maszynę miało wywalać. Także jak widzicie, dobra. Tyle, jeśli chodzi o cięcie. Myślę, że mamy tu tyle, słuchajcie, tych beli, że ja nie wiem, jak je załaduję. Na szczęście bardzo jest fajna ta maszyna do ładowania. To sobie stanimy w ogóle gdzieś daleko, żeby jej nie uszkodzić. Myślę, że man może sobie tam stać. Zobaczcie, gdzie by tu zacząć? No nie wiem, tu najbliżej. Patrzcie, na ile jest fajna ta maszyna. Jest dosyć prosta w obsłudze, jeśli chodzi o myszkę. Jest taka intuicyjna, w sensie góra-dół, zamykanie tego, czy kierunek, zobaczcie, kierunek, widzicie? Czasem tam mi się pomyli, wiadomo, ale bierzemy cyk na, o, teraz akurat źle chwyciłem, bo nie chwyciłem na środku, więc mogę ją co jedynie przetransportować, a i tak pewnie mi spadnie, znając życie, ale spróbujmy. Aj, to tyłem mogę, kurde. No, bo jak przodem, to spadnie. No, ale to nie o to mi chodziło po prostu, tylko że jest, jak widzicie, no, możliwość, nie? Jest bardzo fajna ta maszyna, mi się bardzo podoba. Bo ja się tu chyba, no właśnie, wszystko tam pnie, nie pnie, wszystko jest, kurczę, naraz. Dobra, tu nie będę wjeżdżał, bo coś tutaj mi wjechaczy. Wypadałoby wyjazd przygotować, no bo ta ciężarówka jeszcze, bo znając mnie, to pewnie bym, słuchajcie, zapomniał, nie? I tak by wyszło, że już bym załadował ciężarówkę, już bym do tartaku miał jechać, a tu by się okazało, że, o, zobaczcie, i to jeszcze jest do, jakbyśmy chcieli, żeby nam te drewno nie wypadło, aczkolwiek no tutaj, jak widzicie, no, trochę źle zrobiłem, ale zróbmy test, czy ten autoload działa. No niby to jest prawa strona, mam nadzieję, że to jest prawa strona. Nie wiem, czy to mi weźmie bezpośrednio z tego, czy ja to muszę zrzucić. Chyba będę musiał zrzucić, jeśli dobrze pamiętam. A, coś zaklinowałem. Zaklinowało mi się, widzowie. Otwierotko mi się zaklinowałem otwierotko, nie? Przez tą jedną belę. Kurde. Niedobrze. O, teraz. Dobra, odklinowało się. No i teoretycznie powinno się samo to już... Samo się powinno tam czytać, tylko nie wiem, czy ja to dobrze ustawiłem. Tak się mogę bawić, wiecie, oczywiście, jeżeli też robiłem załadunek na taką ciężarówkę, nie jest trudny, ale coś mi się wydaje, że musiałem coś źle zrobić. Nie jest lewa strona, to jest de facto prawa strona, nie? No right, prawa strona, co jest? Maksymalnie 6 metrów. Każe mi tu enter. Aha, 1, max 12 metrów. 2, max 6 metrów, 4 metry. No to nie, no to już może max 12 ustawmy, chociaż ja je tnę na 6. Ctrl T.
Czekajcie, no muszę oczywiście zobaczyć. No wciskam Ctrl T. I co? Teraz, no dobra, L to są... No B, start to autoload. Stop. Aha, teraz włączyłem. Dobra, stop autoload, no bo jeżeli mam nacisnąć, to teraz będzie... No to teraz jest włączone. I to działa, słuchajcie, jak się wyjdzie z ciężarówki. Patrzcie, powinno działać, ale czemu nie działa, to... Jestem bardzo ciekaw. Kurde. Byśmy tutaj już od razu przywozili, nie? Ja i tak się będę bawić tą maszyną, więc tutaj się nie ma co stresować. No jest start. No to raczej nie jest lewa strona. Czekajcie, może ja źle stoję. No nie wiem, widzowie. No kurczę, no ale co mam? Nie wiem. Dziwne to jest, nie? Jak widzicie, no działać działa, ale nie działa. A przed chwilą mi działało, bo testowałem. W każdym razie, plan na dzisiaj, widzowie, jest taki, żeby oczywiście załadować. Ja nie będę was tutaj zamęczał, dlatego ten odcinek, mówię, podzieliłem na trzy części, żeby było w miarę tematycznie. No dobra, no następne sami załadujemy. Jak nie chcą mi pomóc, to trudno. I słuchajcie, będzie taka sytuacja, że... A może tutaj coś załadować? Że nie wiem, za co się zabrać, nie? Jest to taka gimela, słuchajcie, trzeba na środku chociaż w miarę... O, zobaczcie, no to jest dosyć góra-dół, tak? Jest to bardzo takie fajne, intuicyjne. Bardzo mi się zresztą to narzędzie podoba. Jestem, no, zachwycony. Jak jestem czymś zachwycony tutaj w farmingu, to jest chyba pierwszy raz. W ogóle ten przemysł leśny tak mnie zafascynował, nie? Zobaczcie, to sobie domykacie tym. Potem możecie... Cyk. I możecie jeszcze dobrać kolejne. Zobaczcie, widzowie, jeszcze kolejne można dobrać. I tak naprawdę śmiało można po parę... Po parę można wieść. Śmiało, tylko muszę się przygotować. Tak, może. O, teraz. Teraz powinno być git. Zobaczcie, tak? To można puścić, to albo... Aha, to teraz mi nie puści, kurde. Aj, znowu zblokuję potem. Czekajcie, to muszę jakoś inaczej zrobić. Tylko trzeba na luzie zrobić. To znowu mi się sklinuje później. O. Bo tu jest trochę teren nierówny i to ma, widzowie, tę swoją wadę, ten nierówny teren, ale właśnie o to mi, zobaczcie, chodziło. I zobaczcie, jak ładnie. I tym można też dopchnąć. I tak możecie tych beli sobie tam w nieskończoność transportować. Jeśli ktoś by nie chciał autoloada stosować, chociaż ja nie wiem, czy teraz tutaj przez te bele mi się uda. Bo nie wiem, czy przez te bele mi się teraz to uda. Które tutaj są porozrzucane. Ej, nie, 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 nie. Teraz mi się pomyliło. Tak musi. Zobaczcie, dajemy na maksa w górę. Tylko trzeba tak wycelować pomiędzy te... Może mi się uda załadować i nie zgubić tego. Trzeba pomiędzy te wycelować. A przez to, że mam te bele, to chyba tak blisko, kurczę, nie podjadę. Może być problem, ale spróbujmy. No, może być problem. I teraz obniżymy. I tak, otworzymy. Wycofamy. I zobaczcie, jak ładnie załadowane. Cyk. Bardzo szybkie zajęcie. Tylko czemu autoload nie działa, nie mam pojęcia. Te bele mi tu trochę, kurczę, przeszkadzają przy tej ciężarówce, no ale nic, trzeba posprzątać wjazd na naszą haciendę, bo... Cześć, sarenko. Nie, bój się, nie rozjadę cię przecież, ja lubię zwierzęta. Nie będę specjalnie sarny rozjeżdżał bez przesady, widzowie. Tutaj dużo takich jakichś małych, ale to myślę, że ręcznie je pozbieram. Jak ten autoload będzie działał, to wtedy powczytuję.
No dobra, no tutaj mamy dużo roboty, widzowie. Tutaj roboty od groma. Zobaczcie, co tu się stanęło. Wypadałoby już tym ludziom zrobić ten przejazd, co? Tak trochę niehigienicznie to wygląda. No ale cały weekend, nie? Nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie odwalił. No witam, ludzie po drodze będą jeździć. Moja droga, nie? Oj, nie uciekasz? No, także jak ktoś się dziwił, to jeszcze powtórzę, bo może ktoś nie widział poprzedniego odcinka, dlaczego posadziłem wszędzie drzewa, no bo robimy deski. Zobaczcie, jak ładnie można przepchnąć, jeżeli nie chcecie oczywiście, bo teraz tu nie chciałem tego brać na... O, auta nie będziemy przepychać. Także bardzo ładnie można tym poprzepychać wszystko, nie? I, o, skręcając nawet, patrzcie, wszystko świetnie, naprawdę świetne narzędzie. Bardzo mi się to podoba. Jest takie naprawdę bardzo intuicyjne. Natomiast wracając do tematu, czemu posprzedawałem dom i to wszystko, kurczę, co mam tutaj? No bo będziemy robili, słuchajcie, farmę marzeń. Widzowie, będzie farma marzeń. Nie bójcie żaby. Mówi spokojna wasza rozpochrana. Będzie farma marzeń, gdzie się dorobimy na tym drewnie, no to będziemy zarabiać. No póki co, jak widzicie, jestem biedny jak mysz kościelna. Bo naprawdę... Dobra, tam niech se leżą. Tutaj trzeba zrobić przejazd do mojej ciężarówki. Jestem bardzo biedny, słuchajcie, bo wszystko niestety poinwestowałem. Zobaczmy. Oj, tak to mi, kurczę, nie... Źle chwyciłem troszkę. Na środku jeszcze chwycił. Spoczko. O, tak. Zobaczcie, teraz ładnie nabierzemy tych. Teraz powinno być dobrze. Tym sobie też jeszcze możemy przytrzymać. No trochę tam trzeba się namachać tą myszką. Ale jest to, wiecie, jest to ogólnie do zaakceptowania. Dobra, wjedziemy kolejne bele do załadunku. A! No, ja wiedziałem, ja tak czułem, że to ten bałagan, który tu narobiłem, mi się pnie i to mocno. O, gubię wszystko po drodze, jaku! Poślizg wpadłem. Dobra, trzy bele jeszcze zostały. Okej, to teraz jadę spokojniej. Dobra, zostało kilka belek, to... Aha! No właśnie, ładnie zostały. Tu jakieś drzewa latają. Co tu się, widzowie, dzieje, nie? Spróbujemy to, ale to zrobimy inaczej. To podstępem weźmiemy. Najprościej by było tą ciężarówkę... Wiecie co? Pójdziemy na łatwiznę i przestawimy ciężarówkę, bo jestem ciekaw, czemu ten autoload nie działa. Aha, to przestawiłem. Czemu ja taki rudy jestem? Ja się nie wybierałem, nie pamiętam, żebym miał tutaj siebie rudzielca robić. A, i przydzwoniłem. Ja zawsze muszę w coś przydzwonić, widzowie. Nie byłbym sobą. Czy ta ciężarówka musi tak daleko stać? Może ją by... po prostu tam wstawić. Fajnie by było, jakbym tu podjechał i same by się bele pakowały. O, na przykład teraz. Ale znowu nie mam włączonego. Nie wiem czemu. Czemu to tak, kurczę, dziwnie? Ostatnio przecież normalnie podjeżdżałem pod to i... Czekajcie. Start, unload. No nie, unload to nie. Left, right może. A, bo to znowu trzeba zrobić B. Czyli ja wybieram stronę. Okej, widzowie, wybieram stronę. I dobra, czyli ja po prostu to nie kliknąłem, bo jeżeli zmieniłem stronę, to trzeba i tak zrobić start. Widzicie? Natomiast no nie pokażę wam, jak to działa, bo nie wiem, czemu nie działa. Będę musiał zaraz przyspieszyć tutaj czas, bo
Notka jest, a ja ogólnie gram na czasie. Na czasie, wiecie, na czasie. Totalnie. To w ogóle jest, nie wiem, do wywalenia, albo owióry w sumie nie są mi potrzebne, więc to od razu trzeba. Gram na czasie spowolnionym totalnie, bo wiecie, żeby straty mi nie generowały, bo jednak tartak i te inne rzeczy generują straty, tak? No bo dopóki tam nie ma full drewna, a przyspieszę jak... przyspieszę, słuchajcie, jak zawieziemy meble, a to będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku, słuchajcie, będziemy wieźli meble na sprzedaż i zobaczymy, ile tak naprawdę zarobimy. No niby jest na maksa w dół. Zobaczymy, słuchajcie, ile zarobimy. No troszkę to precyzji tu na pewno wymaga. To nie jest takie, wiecie, narzędzie dla... Tak jak mówili w MediaMarkcie, nie dla idiotów, nie? No nie. Na upartego, słuchajcie, oczywiście nie zawsze trzeba tą pokrywę zamykać. Bo jak już macie tak do góry zrobione, to jak ma wam wypaść, jak będziecie jak szaleńcy jeździć, to i tak wam wypadnie, nie? Ale ja chcę tylko jedną rzecz sprawdzić, tylko mam nadzieję, że to mi nie wypadnie, ale chyba jednak się mylę, niestety. O, jedna się zapakowała, czyli z prawej strony jest, okej. Okay. Czyli wzięło mi z widełek od razu, pośrednio. No dobra, trzeba tu posprzątać, widzowie, bo bałagan jest, no naprawdę, słuchajcie. Bałagan jest jak co niemiara. No i oczywiście, jeżeli byście chcieli, żeby wam nie wypadało, no to proponuję to chwytać oczywiście jakoś równo. Zobaczmy, podjedźmy. W które miejsce to trzeba podjechać do tej lawety, bo to byle podjechać. Tu? Tak? O! A, czyli tak. Jednego mi nie wzięło? Wzięło mi. Jakoś tak dziwnie ładuje. Nie wiem, mam wrażenie, słuchajcie, że ja bym ładniej załadował. Dobra, słuchajcie, bo tu ciężarówka już jest w połowie zapełniona. Te małe... No to zajebiście zrobiłem. Za dużo, widzicie? Niby drzewa powycinałem, a jeszcze tyle jest tych drzew. Słuchajcie, ja myślę, że tak. Nie będziemy się tu szczypać. Te popierdółki wszystkie, to znaczy to nie jest taka aż popierdółka, nie? A, tylko teraz tak zaparkowałem, że... Kurde. Słuchajcie, tak zaparkowałem, że teraz... A, z ręki mi nawet wzięło. Dobra, ty, ale numer. A tego mi raczej z ręki chyba nie weźmie, bo to jest za małe. Czy weźmie mi z ręki? No nie weźmie. Dobra, musi mieć jakiś określony rozmiar, który tam chyba zresztą ustawiałem. Ale to nic nie szkodzi. Ja nie będę, wiecie, takim marnotrawcą. To czekajcie, zrobimy inaczej. Bo tu każda złotówka się może liczyć. Jeżeli posprzedawałem, wiecie, haciendę i tak dalej, no to trzeba konkretnie, widzowie. Więc żeby nie być marnotrawcą, to popatrzcie jak fajnie. Coś tu mi się załadowało, ale tak nie powiem, że załadnie. Ale numer, coś się samo się ładuje. Także w sensie, że podjeżdżam, nie? Nie, że podchodzę, tylko podjeżdżam pod jakieś tam... Ale ładnie, patrzcie, widzę, ale nie, no to psuje zabawy trochę, tylko ciekawe, kiedy będzie koniec tego ładowania, bo tak już mam wrażenie, że jest czubato. Tam w ogóle wyjadę? No tak, to trzeba tutaj podjechać w takim razie. Pasy bezpieczeństwa będzie trzeba zapiąć. Co tam się ładuje? Tak za ładnie się nie ładuje, nie? Nie wiem, co mi się tam poładowało, widzowie. Nie mam pojęcia. Co tam się ładuje? Skąd te drewno się mi ładuje? Ja chciałem tylko te trzy. Czekajcie, to ja muszę... może to trzeba... W ten sposób. A, tak to działa. Dobra. Jezu, jak mi naładowało. Takiej czubatej jeszcze nie miałem wywroty. Będę musiał ostrożnie jechać, żeby... Ciekawe, ile to wyjdzie litrów tego drewna.
Czy wiecie, przy tak intensywnym moim działaniu... Inaczej zrobimy. Przejedziemy się koło drogi. Zresztą to psuje zabawę według mnie, wiecie. Ja mówię, jestem człowiek raczej ambitny i lubię się pobawić tym bajerem, jakim jest ładowarka. To się chyba tak to nazywa, ładowarka chyba. Teraz nie wiem, czy tak mam jechać, czy pod prąd. Chyba będę musiał pod prąd jechać. Tylko nie wiem, czemu tu są... Tu jest napisane right, czyli że z prawej, a to mi pakuje z lewej. Więc jakby nie rozumiem... Dobra, trzeba zawrócić. Nie będę co chwilę zmieniał. Pojedziemy pod prąd. Nie rozumiem tego trochę. Zobaczymy, ile zapakuję na taką... Ja myślę, żebym ładniej to, widzowie. Zobaczcie, niby to automatycznie pakowało, ale ja myślę, że o wiele ładniej bym to zapakował. W sensie, żebym tam dopchnął trochę, nie? No ale co zrobić? No to komputerowo pakowane. No i co? A jest, pakuje faktycznie. Ale to musi być... Nie musi być równolegle. On pakuje jak leci, zobaczcie. Niezależnie jak one są porozrzucane, w którą stronę. Po prostu pakuje. Dobra, chyba trzeba pasy zapiąć. A czemu mi na tył tyle napakował? Już jest full? Chyba już jest full, bo... Aż z przodu tak brakuje, nie, widzowie? Dobra, słuchajcie, zapnijmy pasy. To było L podobno. Jedziemy do tartaku. Taki jest cel dzisiejszego odcinka. Jedziemy, widzowie. Wiksawio! Jedziemy, słuchajcie. Zrobimy z tego miniaturę. Jedziemy z drewnem do tartaku, także... Nie no, zrobiłem to jednorazowo, żeby, wiecie, trochę wysprzątać, ale generalnie powiem wam, że... psuje mi to zabawę, nie? To jakby... Oj, tak jakby... Znaczy, to jest mod generalnie z tą naczepą, nie? Ale generalnie, wiecie, no w niektórych wyjątkowych sytuacjach, jak na przykład... Ja wam powiem na przykład, dlaczego tą naczepę ściągnąłem. Główny powód był taki, że po prostu wcześniej, jak wiecie, była ta ładowarka, bo to widzieliście w poprzednich odcinkach, ten taki dźwig, nie? Z tą małą przyczepką, bo to ciężko naczepą było nazwać. No i wiecie, no i kurczę... Nie dało się tego obsługiwać w żaden sposób. Jak już nawet się nauczyłem, to i tak to było tak nieintuicyjne, że mi się myliło. Więc dla bezpieczeństwa kupiłem naczepę samoładującą. Po prostu ściągnąłem ją, bo tu mi wyświetliło, że możliwości ściągnięcia, no to sobie ściągnąłem. Natomiast w momencie, kiedy, słuchajcie, tą ładowarkę kołową odkryłem, w sensie może nie chodzi o samą ładowarkę, a bardziej o ten dodatek w postaci... bardziej o ten dodatek w postaci tych widełek takich, tak, zamykających się, które są kapitalne, no to jakby... Poza tym, no zobaczcie, tak patrząc obiektywnie, ja myślę, że naprawdę bym to ładniej, widzowie, spakował. No nie chcę być, wiecie, jakiś tutaj... Mógłbym mieć dłuższą naczepę, bo jeżeli po 6 metrów, to... Ale nie, ta naczepa ma 15, czyli zobaczcie, a kłody tnę na 6. Jedną kłodę ciąłem na 6 metrów, a naczepa ma 15 metrów długości, czyli dwa rzędy wejdą. Ja myślę, że jakbym się sprężył, o wiele ładniej bym to pakował. O ja! Co ja teraz zrobiłem mądrego? Zagadałem się z widzami. Zawsze tak jest. Juken się zagada, to zawsze coś odwala, nie? Już norma. Się chyba przyzwyczailiście. Jestem ciekaw, ale wiecie co? Wejdziemy sobie... Czekajcie, stop. Wejdźmy sobie, moi drodzy, zobaczmy w tartaku, bo oczywiście do tego tartaku coś tam zawoziłem chyba, bo mówiłem, jeden test robiłem, zresztą kupując tartak. Drewno, no 0 litrów drewna, 0 litrów drewna. Jak nam tutaj oczywiście deski jeszcze produkuje, a nie wiem czemu, aha, bo czas, dobrze. Dobrze, a tartak? A czemu ma, no nie, no bo drewna nie potrzebuje cieśla, dobra. Okej, czyli mamy 27 tysięcy litrów drewna. 27 tysięcy. Zobaczymy, ile tu przybędzie. Ja się zastanawiam, czy ta cała naczepa to nie jest drugie 27 tysięcy. Bo ja, pamiętajcie, że powycinałem wszystkie drzewa, które były na tej działce, tak?
I te zrębki, słuchajcie, woziłem przyczepą od traktora, tą tam, wiecie którą, no kurczę. To była tak żmudna robota, zresztą chyba to było, widzowie, mi się wydaje, gdzieś tam na odcinku. Natomiast to było tak żmudne i tak nudne, że... No ale dobra, ale... Aha, może menu pomocy muszę otworzyć. A, odepnij pas transportowy, dobra. No i co? Czekajcie, czekajcie, bo ja coś tu spierdzieliłem chyba. Tu muszę pasy odpiąć. Dobra. No już, już mi, widzicie, już mi coś spadło. Tak, tak załadowało automatycznie. Dobra, sprzedaj drewno. Znaczy w sensie, dla jasności wam się pokazuje sprzedaj drewno, ale wy tego drewna no nie sprzedajecie, tylko dostarczacie do tartaku, tak? Do swojego tartaku. Więc no trudno, żebyście sprzedawali. Zobaczcie, widzowie, było niecałe 30 tysięcy, mamy 70 tysięcy litrów drewna, czyli idzie to wolno, bo oczywiście czas nie jest przyspieszony. 30, a mamy 70, no to słuchajcie, 30, no około 35 gdzieś tak tysięcy litrów tej naczepie. Czyli jedna naczepa ma tyle drewna, co... jedna naczepa ma, słuchajcie, tyle drewna, co... trzy moje kursy tą przyczepą zwykłą. Wiecie co, nawet wam powiem szczerze, że jeżeli to tak działa, ta naczepa miała 15 metrów, muszę sprawdzić zaraz. I tak musimy do domu, że tak powiem, dojechać. Jeszcze jedną naczepę z wami zawiozę i to będzie tyle w tym odcinku. Słuchajcie, mam taki pomysł w ogóle, że skoro ta naczepa, może zrobimy to właśnie od razu. Ja tą naczepę wybrałem jako jedną z tych takich średniaczków, bo bardziej się zastanawiałem, jak będzie z manewrowością. Ale jak widzicie, wszystko, ten manik też daje radę, spokojnie, że my nie musimy tym grzać. 8 dych leci spoko, na pewno lepiej niż traktorem. Ale wiecie, co gdyby kupić największą naczepę do drewna, która nie pamiętam ile ma metrów, ale zaraz zobaczymy w sklepie. I zamienić. I w tej sytuacji byśmy byli w stanie za jednym kursem jeszcze więcej drewna zawieźć. Ale to zanim zacznie mi ładować, to ja tu stanę daleko. W ogóle tutaj też będzie trzeba trochę po... Dobra, czekajcie, widzowie, sklep. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja posiadam sprzęt leśniczy. A to jeszcze gorzej, widzowie. Ja mam 12 metrów tą naczepę. Ja mam 12 metrów, a tu zobaczcie, tylko oby działał ten autoloader, no bo tak w razie W, nie? No bo czasem są takie miejsca, że ja tutaj też bałagan porobiłem przez to no te, z tym terenem. Właśnie, to też będzie kolejny, moi drodzy, odcinek, ale to już może zobaczymy, jak będzie mi się cięło. Jeden z kolejnych odcinków na pewno będzie miał na celu to... to zrobić, aby no naprawić te moje błędy z terenem, ale żebym mógł to, widzowie, zrobić, no to będę musiał... No właśnie, wiecie, co będę musiał. Nie, czekajcie, bo nie mogę znaleźć, tu jest leśniczy. To kupiłem tom chyba. Nie, nawet tu mam zero. Nie, 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 czekajcie, 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 czekajcie. No wygląda, że mam taką... A, tu nawet pokazuje objętość, widzowie, autoload, dobra. Autoload, to ja mam tą, nie, ja mam 12 metrów, ja mam najkrótszą. No dobra. To jest figieli, a to też jest figieli. Wod loader mod. A to jest z jakiegoś chyba innego modu, bo to się inaczej nazywa. Okej, okay, no ale przyjmując, że ma 6, no to może mieć, słuchajcie, ona 60 metrów sześciennych, jedna naczepa, to jest petarda, no to widzowie, no to my się tu nie zastanawiajmy. No weźmy taką długą, no, no słuchajcie, ja... Też taka jaka jest różnica, 12 metrów mamy teraz, 15 metrów jest dłuższa, no ale to nam jedna kłoda nie wejdzie. Ale, no właśnie, no bo pytanie, czy my te kłody zapakujemy. Bo 20 metrów, a kłody są na 6 metrów. No to jakby... Ale zobaczymy, słuchajcie, to jest 50 tysięcy. Nawet tamtej na razie mogę nie sprzedawać.
Bo to możemy sobie po prostu, wiecie, testowo wziąć. Jak się okaże, że jest nie do jeżdżenia tutaj, zaczep transportowy, niech ma zaczep transportowy. Koła już niech ma porządne, takie wiecie, szerokie opony. Dobra, i tam felgi to olać. No dobra, nie będziemy... Dobra, to słuchajcie. Próbujemy tą przyczepę. To teraz tak, tą naczepę tylko musimy... Aha, autoload jest wyłączony. No to dobra, to wiecie co? Tu i tak jest do roboty. Trudno. Komuś na polu. Zostawimy ją tu. Zostawimy ją tu, potem będę szukać, nie? Bo ja tak zawsze mam, ale oczywiście chciałbym mieć porządek, więc wiecie dlaczego mniej więcej chcę te garaże pobudować, żeby każda maszyna miała swoje jakieś... Oczywiście każdy traktor w przyszłości do danego celu będzie miał dany kolor, bo ja jestem wzrokowcem i mam pamięć wzrokową i po prostu dla mnie taki porządek jest ważny, żeby traktor był przeznaczony do danego zadania, czy tam dwóch zadań, żeby maszyny, które do niego służą, stały w tym samym garażu, co ten traktor. Traktor przed garażem, ma maszyny w środku i chcę to zrobić tak, żeby to się jakoś fajnie mieściło. I oczywiście zobaczymy. A my tu kupiliśmy naczepę. O kurde, widzowie. O kurde. Kurka blaszka. Okej, tu mi się będzie na pewno fajnie, słuchajcie, pakowało tym, tym wózkiem, bo tutaj bez problemu... Bez problemu te widły nie będą haczyły, bo jest większa taka przestrzeń. Natomiast ja się boję tej naczepy, bo zobaczcie, co to się w ogóle z tym da wjechać na naszą działkę. W Eurotraku bym się w życiu nie bał, bo widzieliście, kto oglądał serię z Eurotraka. Bo tam w Eurotraku to te ciężarówki jakoś jeździły, a tutaj to tak... No niby jest manik, nie? No ale to kompletnie nie oddaje. Na pewno lepiej takim manikiem, słuchajcie, sobie śmigać niż... Zobaczymy, jestem ciekaw. A, i tu jest... tu jest maksymalnie 10 metrów. Wiecie co, jeżeli tak jest ustawione, to niech zostanie. Poczekajcie. Niech zostanie. Maksymalnie 10 metrów. Start autoload. Niby jest right, czyli tu jest napisane, że z prawej, a znając życie będzie mi z lewej zbierało. A takiego małego klocka nie weźmie, co? Bierze coś, tylko skąd to bierze? Dobra, widzowie, coś mi zbiera, tylko skąd mi to zbiera, jak ja tam nic nie widziałem, nie? Żadnego klocka. Tak pojadę, nie? Słuchajcie, może będzie mi z nieba. Bo ja nie wiem, gdzie już nie pamiętam, słuchajcie, gdzie ten... Gdzie ciąłem, no tak daleko się chyba nie zapuszczałem jeszcze z tym cięciem, bo jak widzicie, bardziej tutaj w mojej okolicy. No jeśli tak, no to jedną rundkę tak sobie zrobimy, ale to po to, żeby pod odcinek zapełnić po prostu tartak, a resztę już będę robił, wiecie, kulturalnie, bo mi to psuje zabawę, nie? A w następnym odcinku będziemy pieńki też wycinali i... Brzydko to zbiera, bardzo brzydko. I krzywo, zobaczcie, nieładnie. Ja bym to 100 razy ładniej zrobił, widzowie. Naprawdę, jestem może nieskromny, chociaż niby się coś tam wyrównało, ale... 17 godzina, już się ciemno zaraz zacznie robić, więc... akurat kończymy odcinek. Ej, no widzicie, tak jakoś dziwnie, ale dobra, no. Niech wyrówna. Czyli wiemy, że autoload nieważne jak się... O, i spada coś, no i widzicie autoload. Taki autoload, że... Jak to oni wrzuca? Nie, no to ja bym to 100 razy ładniej, słuchajcie, zrobił. Zobaczcie, wypadają bele. Teraz się tu zaklinuje przez tą sztuczną inteligencję, słuchajcie. Nie wiem w ogóle, jak oni te bele rzucają, bo tak jakoś dziwnie. Ale przy drodze pozbieram te, a później to już. To wszystko?
Jak naładowało, ale to chyba jeszcze nie wszystko, nie? A, i spadło, i jebs. No oczywiście. Ej, bo się zakopałem już. Tam mi się... Kurde, te bele mi się... zaklinowały. Jak oni to wrzucają dziwnie? Czemu tak wszystko na tył? Halo, widzowie. Co jest z tą sztuczną inteligencją, nie tak? No ja wiedziałem, że no przecież to jest oczywiste, że spadną bele, kurde. Jakoś mnie to nie dziwi, nie? Ja bym to 100 razy ładniej, słuchajcie. I teraz tak, zróbmy, tu jest right, to zróbmy left i start. Trzeba wycofać, żeby to się tutaj... Ale czemu to na tył wszystko ładuje? Halo? Nie mogą do przodu, na środek? No... Ludzie. Nie no, sztuczna inteligencja. Nie no, widzicie, nie warto, nie warto. Samemu lepiej zapakujesz. Ja jestem zdania, że jak sam coś zrobię to lepiej. No i zobaczcie, no i wypadło, no i... Jedno teraz z drugiej strony wypadło. Do duszy taka robota, widzowie, z tym. To znaczy przyczepa długa, ja bardziej chciałem długą przyczepę przetestować, tak będąc szczerym, niż... O, tam mi wpadło też jakaś bela. No i zobaczcie, jak on tak zbiera, że... Tak zbiera te bele, że wypada wszystko. No, patrzcie, spada co chwilę, nie? No nie dziwne jakoś. Do przodu by mogło trochę naładować. Podjedźmy sobie tu jeszcze. Tylko będzie ciężko tu skręcić. Kurde! No i bela kolejna mi spada. Nie, to widzowie, nie był dobry pomysł z tym autoloadem. Widzicie, nie warto, nie warto. To jest taka dla mnie forma troszkę oszustwa, nie? W sensie, że ja bez problemu, wiecie... Bez problemu, słuchajcie, bym to był w stanie sam zapakować na tą naczepę. Jakby ja tu nie potrzebuję żadnych, wiecie, ułatwień. Szczególnie, że jak ja mam z tym teraz do tartaku jechać, kurde. To jest tak, zobaczcie, jak to jest popakowane, nie? Tam wypada jedna bela. Chyba, że mi się ją uda, wiecie co? No tu następna wypada. Czekajcie, może ja tu muszę przyjechać. Wiem, co muszę zrobić. Chyba tym moim... O! Moją ładowarką chyba muszę tu przyjechać, widzowie. Mi się wydaje. Że muszę przyjechać moją ładowarką i poprawić te bele, ale... No nie. Wiecie co, mam inny pomysł. Czekajcie. Ja mam lepszy pomysł. Jery, co to... Drzewo mi spadło. Całe drzewo zapakowałem na to? Okej, dla jaj możemy, widzowie. Dla jaj możemy. Słuchajcie, rozładowałem wszystko i załadujemy to na nowo. Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Może coś się zwiesiło, wiecie. No może tak być, prawda? Natomiast to jest jednorazowa akcja i ja raczej nie czuję się, słuchajcie, czymś takim usatysfakcjonowany. Dobrze, podjedźmy troszkę teraz tak. Zróbmy start autoload. Nie będę się ruszał, zapnę pasy od razu, bezpieczeństwa, słuchajcie. Ale gdzie tam, co? Zobaczcie, nadal jedna bela spada. Ja nie wiem, czemu oni to tak rzucają. Nie no, masakra. Ja bym to... Aha, bo może ja muszę teraz cofnąć, słuchajcie, bo może to też o to chodzi, nie? Że żeby mi do przodu ładowało. Może muszę cofnąć teraz, nie wiem. No i nie ładuje mi do przodu. A, bo jeszcze raz autoload. No i nie, no i zobaczcie, i ładuje do tyłu.
nic nie ładuje do przodu, tylko wszystko do tyłu. Czyli ta naczepa w tym momencie, wiecie, że jakby w ten sposób jej nie wykorzystamy. Ja mógłbym to sam, bo wtedy tu bym ładnie wrzucał jedną partię, tam drugą. Chociaż powiem wam szczerze, ona się w tym momencie od 15-metrowej chyba nie różni, tylko tym, że ma te krótsze, jedynie do załadunku te, że jest wygodniejsza. I taką naczepą, powiem wam szczerze, to ja myślę, że jestem w stanie... O, bo zaraz wlecimy do dziury i tak to się skończy. Słuchajcie, taką naczepą to ja jestem sam w stanie. Zróbmy rajd może. No i znowu do tyłu ładuję. No i zobaczcie, widzowie, no przecież to nie wytrzymam zaraz, nie? Czekajcie, czekajcie, bo ja może coś źle zrobiłem. O, max 6,5. No dobra, 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 niech będzie. Okej. Okay. A, bo tu jest taka podpowiedź, widzowie. No to start. Okej, okay, czyli żebym ja zrozumiał jednak ideę tego moda, no to po prostu muszę, jak widzicie, widzowie, ze ściągawki korzystać, nie? Muszę, bo bez ściągawki, jak widzicie, się nie da go zrozumieć. Zaraz, ja się zdziwię, jak mi tam całą, kurde, załaduje. Cały świerk, jak mi załaduje. No i max 6 metrów, spoko. No ale wszystkich nie ładuje jednak. Czemu nie ładuje? Dziwnie. Z tyłu mi się coś już wywala, nie? Zobaczcie, widzowie. Już mam to w nosie. Ja już mam to powoli w nosie, bo zobaczcie, no... Co załadowałem, to mi... Czyli nie wiem, czy jest sens, widzowie, aż tak się... Czekajcie, bo może jeszcze mam coś nieustawionego. Switch auto left, to left to już tam nieważne, niech będzie jeszcze raz na right. Start auto load. Niech będzie start. Spoczko. Tutaj coś jest, nie wiem. Nie wiem, co to jest teraz. Coś tu się zmienia, ale tu... strzałeczki. Nie wiem. Co tam dalej? No 3, bo max 6,5 metra. A, bo to jest pozycja. Kontrol i plus. Resize unlocking position. 5 na 10 metrów. Nie rozumiem tego, szczerze mówiąc. Szczerze, widzowie, tego nie rozumiem, nie? Dobra, słuchajcie, spróbujmy zawrócić. No zobaczymy. Chciałem jechać z tym fajnie, kurczę, do... Teraz połowę zgubię oczywiście. No i niech się gubi tam sru. Jak nie umieją zapakować... Zobaczcie, dłużej się z tym szczypię w tym momencie, niż sam bym. Sam bym to szybciej, słuchajcie, zrobił. Rajd jeszcze raz. O. Serio, naprawdę ja bym sam to zrobił szybciej. Ale to na środek i tak nie pakuje, jak widzicie.
Jak widzicie, że na środek też nie pakuje, więc... Do dupy taka robota, już nie mówiąc brzydko, ale ja nie wiem, jak ja mam z tym jechać do tego tartaku, nie? Zgubiłem coś. Ja nie widzę takiej... Czekajcie. Ostatnia szansa. Jeszcze spróbujmy jedną rzecz. Rozkminiamy. Dobra, to będzie tyle w zasadzie, już zbliżamy się do końca, bo no, drugi kurs do tartaku i będziemy, widzowie, kończyli. W następnym odcinku no już skupimy się, myślę, żeby te meble się produkowały, więc też trochę czas przyspieszę i oczywiście cały czas będę w międzyczasie działał z drzewami, czyli to będzie taka podwójna robota, że będę się teleportował, bo będę mógł to zrobić. Tam będę miał wózek widłowy z naczepą i z ciężarówką. A tutaj będę mieć to. No dobra, i teraz chciałbym zrobić, słuchajcie, to po kolei. Dobra, i teraz tak. Zanim nacisnę start... To tak po prawdzie tutaj trzy rodzaje by można na trzy. Gdzieś to na pewno jest ustawione. Kontrol i minus. No okej, fajnie. Resize, unlocking position, control i plus. To jest to samo. Aha, że to rozszerza, dobra. Rozumiem, rozumiem. To niech sobie tak będzie. I co tu jeszcze? Unload zrobiłem. Switch, auto load, no to mamy right, no tu mamy left, tu mamy right, więc ok. Nie chcę tego ukrywać, chcę widzieć właśnie. Czyli musiałbym... Tego też nie do końca rozumiem. Dobra, widzowie, słuchajcie, to teraz zrobimy taki numer. Naciśniemy start. Przecież możemy spauzować. Możemy zrobić stój. Na przykład teraz. Rozumiecie? Mam nadzieję, że jak teraz naciśniemy start... No nie. Bo on na siłę mi do tyłu wali. On za wszelką cenę mi wali do tyłu. Widzicie? On mi wali do tyłu, jakby teraz nigdzie indziej mi nie chce brać. To się taka robota, nie? Nie wiem, może te strzałeczki coś, ale... Nie no, tak daleko to my nie chcemy. Wolałbym krócej. Znaczy nie rozumiem tego, dlaczego on nie chce mi do środka tego załadować. Cicho, gościu. No dobra, no to jest ta pozycja. Change number of pills. No może to muszę zmienić. No maksymalnie. Wcześniej było tak i działało. O. No to teraz mi pokazuje. Dobra, no to teraz mi pokazuje. A jeżeli na 3. Ej, no to dobrze, widzowie, się dzieje. No to start. No i okej, no czyli na 3. No ale tak było, tylko to jak zrobiłem pokaż pozycję, to nagle działa. Czyli można na 3 bele tutaj wsadzić. W tej dużej naczepie. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale no teoretycznie ręcznie też bym dał radę, nie?
Widzowie, no słuchajcie, ja ręcznie też bym dał radę to zrobić. Bo dlaczego by nie? Wiem, że jestem trochę zawieszony. Widzowie, wiem doskonale. Bo tak się zastanawiam, o co tu chodzi, nie? Mocno zastanawiam, o co tu chodzi, nie? Czemu jedne bierze, innych nie bierze? Mógłby mi to spod auta wyciągnąć. Bym się nie pogniewał, chyba wyciągnął. To jest akurat dobre, słuchajcie, jeśli chcemy poczyścić... Wiecie, poczyścić jest, bo tu tych krzaków niestety już nie mogę wyciąć, bo to już nie należy do mnie ten teren i... No i tu mi bele spadają na samochody jakieś. No ale na środek on mi chyba jednak nie zapakuje, jak widać. Ale też pakują, wiecie co, ludzie, kochani. Dobra, coś czuję, że chyba pojadę z tym tak, jak jest. Powiem wam tak, naczepa ogólnie spoko. Na pewno lepsza, bo jeżeli bym tym... Bo ja ją kupowałem nie pod względem tutaj tego autoloada całego śmiesznego, tylko pod kątem tego, że sam będę ładował tą ładowarką, nie? No to pod tym kątem naprawdę świetna sprawa, widzowie. Naprawdę świetna sprawa, bo jest szerokie są... A teraz na środek ładuję, nie rozumiem. To tak jeszcze też byle jak ładuje. Czekajcie, zmieńmy kierunek. Jakby wiecie, ja to pod kątem swoim, że ja będę to ładować ładowarką ręcznie. Zwracam na to na przykład uwagę, bo jeżeli jest to takie szerokie, bo wiecie, jak jest bardzo wąskie są te kratki, no to jest bardzo ciężko później samemu jakby to załadować, nie? Czekajcie. Jeszcze jedną rzecz zróbmy. Jest bardzo ciężko to samemu załadować, bo musisz się nagimnastykować. A jak masz takie szerokie między tym, no to takie 6-metrowe bele bardzo fajnie możesz zamontować. Zobaczmy. Fajnie, że mi pokazuje, gdzie będzie ładowało. No, no to akurat na plus, nie powiem. To jest akurat na plus. Ale tego na przykład nie ładuje. Czemu tego nie ładuje? To jest tak dziwne, słuchajcie, dla mnie. A, bo muszę start nacisnąć. Łe, jery, widzowie, nie nacisnąłem start auto load. Jeszcze trzeba przecofać. Jak zmieniacie stronę, to jakby na nowo trzeba włączyć ten start. Dobra. Dobra, no to zapinamy pasy, widzowie, i jedziemy. No co my tu więcej myślę, że tu nic nie... Więcej, widzowie, myślę, że tu nic nie wymyślimy. W następnym odcinku będę ładował już metodą tradycyjną, bo tak jak wam mówię... Dobra, jedziemy i zobaczymy, ile zawieziemy. Chciałbym jeszcze tylko tą jedną belę, która mi tu spadła, stąd ściągnąć i... No tak, jedną ściągnąłem, to druga spadła. A sru, dobra, zapinamy pasy, widzowie. Wyłączamy autolouda i zobaczymy, jak się pojedzie. O kurde. Powiem wam, że jakbym, ja bym to sam na pewno, tak jak już mówiłem, sam bym tą naczepę 100 razy ładniej zapełnił. I zrobimy takie wyzwanie, to będzie challenge. Dobra, a teraz można... Można to wyłączyć, bo po co, jak jedziemy? Słuchajcie, powiem wam tak, taki challenge sobie zakładam na przyszły odcinek, żeby samemu
tą naczepę po prostu ładnie, bo wiecie, no to jest takie popakowane, to jest tak porzucane, a ja jednak bym zwracał uwagę, żeby tam jak najwięcej upchać. I ciekawe, czy tak z taką naprawdę upchaną naczepą będę w stanie ujechać. Zwróćcie uwagę, że ten man już tak się nie zbiera, nie? Jestem ciekaw, tutaj chorągiewka czerwona powinna być jakaś. Także jestem, moi drodzy, bardzo ciekaw, czy uda mi się... Nie, zbiera, coś tam się zbiera. Czy uda mi się fajnie załadować? Tak estetycznie, no bo to, że mi się uda, to wiadomo, nie? Będzie z tym dużo pracy, pewnie cały odcinek z tym zleci. Ale myślę, że możemy taki odcinek... możemy taki odcinek zrobić. Jeden? Natomiast na pewno nie wiem, czy będzie to następny, no może będzie to jako przerywnik do... No bo jest taki plan, o którym też mówiłem na następny odcinek. Jak już wypełnię tartak, ja wiadomo, resztę dorobię poza odcinkiem, widzowie, także będziecie mogli to sobie zobaczyć. I w następnym odcinku, że ten tartak jest pełen, no to na następny odcinek właśnie mój plan jest taki, widzowie, ażeby... Ja tu wjadę w ogóle. Mój plan, słuchajcie, jest taki, ażeby... powinienem dać radę. Mój plan jest taki, ażeby tutaj wziąć i robić, zawieźć te meble, a znaczy wiadomo, będzie inwestycja, zresztą kasy mi niestety, kurczę. Ubywa, no tak, bo naczepę drugą kupiłem. Czyli czy tamtą jeszcze sprzedawać, tego jeszcze nie wiem, jeszcze się nie zdecydowałem, bo może się okazać, że ta wcale nie jest taka hop-siup fajna. Chociaż jakby kierowcę wtedy zatrudniać do kursów, nie wiem, widzowie, co wy myślicie o tym. Bo to może byłaby jakaś opcja całkiem fajna, słuchajcie, gdyby kierowcę zatrudniać do takich kursów. Mamy 70 tysięcy litrów drewna. A, widzicie, i na tej samej zasadzie, tu właśnie chciałem wam to pokazać, widzowie, że na tej samej zasadzie, jak taką wielką miałem... wielką taką naczepę, tylko teraz tego i nie będziemy mieli. Kurde. Słuchajcie, trzeba inaczej zrobić. Taką wielką naczepę do... jak zawoziłem meble, bo taki próbny zrobiłem, mówię, próbny kurs, no to tak samo było, że te meble mi brało na raty, dlatego jakby do końca nie wiem, ile na tych meblach zarobiłem. Nie wiem, czy to się będzie liczyć, czy jak tak jakoś byle jak staniemy, czy nie. Pewnie nie będzie, czekajcie, znowu trzeba pasy zapiąć. Kurde. Trochę przesadziłem, słuchajcie, z tą naczepą. Tu się zupełnie inaczej tą ciężarówką, wam powiem, jeździ niż w Eurotrucku. Wiadomo, że to jest inny rodzaj mana, bo on jest taki, no... Dobra, zegniemy ją trochę, niech tam... Powinno być dobrze. A, pasy trzeba odpiąć, czekajcie. Widzicie? Zamotany jestem. Dobra. Sprzedaj drewno, proszę bardzo, działa. Zeszło? Nie zeszło. No niestety, o, mamy 109 tysięcy, czyli my przywieźliśmy znowu 30, tym razem 39 tysięcy, słuchajcie, drewna. Widzowie, przywieźliśmy 39 tysięcy drewna. Bo było 70, czyli 39 przywieźliśmy tysięcy drewna. A, bo mi to teraz spada i kurde, będzie problem. No ale to akurat może... A czy tu można wyładunek zrobić? Tu chyba nie ma wyładunku. Ej, na czepie, czekajcie, żeby mi to nie spadło. Znowu pasami trzeba przypiąć. Ly jak ly. Jak Leon. Dobra, moi drodzy, wycofamy inaczej. No trochę za długa ta naczepa jest na pewno do takich manewrów. Czyli i tak może być tak, że w tej naczepie jest... ona mieści na 60 tysięcy litrów, przy czym... Już trudno, muszę po tym pojechać, bo co zrobię. Ona na pewno mieści, słuchajcie, na 60 tysięcy litrów, tylko że po prostu ten autoload tak i owo pakuje, nie? No i co jest? Nie chce mi drewna sprzedać. Kurde. Chyba, że tartak jest pełen.
Widzowie, o tym nie pomyślałem, słuchajcie. Ja o tym nie pomyślałem, że nie. A tak, zobaczcie, widzowie, w tartaku jest full. 109 tysięcy, dobra, to wiecie co? To ja muszę to drewno tu jakoś zrzucić. Przecież nie będę z nim jeździł, a tej naczepy tu zostawiać też tak bez sensu. Znaczy mamy drugą w razie czego, czyli słuchajcie, czyli teraz będę musiał bardzo szybko, albo zostawię tą naczepę tutaj, później się uzupełni. Czyli teraz zamiast skupiać się na naładowaniu drewna, ja nie wiem, czy jakiś magazyn można do tartaku, widzowie, dokupić, ja tu nie widziałem chyba żadnej opcji, nie? Zarządzaj zakładem produkcyjnym. Można jedynie wyłączyć, odwiedzić, no ale jesteśmy. Czyli żeby te drewno schodziło, to cieśla musi produkować deski. No desek ma troszkę tutaj, ale na wyczerpaniu. Więc drewno musi do cieśli dojechać, bo cieśla nie ma... Znaczy nie drewno, deski muszą dojechać z tartaku. A tutaj desek no jest tylko 300 litrów. Także musimy przyspieszyć czas, widzowie, bo nie mamy wyjścia w tym momencie. Muszę przyspieszyć czas i wtedy ta produkcja będzie szła i to szybko uzupełnię. Także na tą chwilę mogę sobie tą naczepę tu zostawić. Ona jeśli nie woła, niech sobie będzie. Ja sobie tam będę działał z wycinką. A w następnym odcinku, moi drodzy, się widzimy i będę łączyć wycinkę z zawiezieniem mebli do marketu i zobaczymy, ile zarobimy na meblach. Także to tyle ode mnie, moi drodzy. W tym odcinku już się żegnam, no bo już tak godzina. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście, że chcecie oglądać. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.